W naszym filmie "Pozory mylą" zaprezentowaliśmy następujące zadania. Zadanie pierwsze: punkt P leży wewnątrz trójkąta ABC udowodni, że AC plus CB jest większe od AP plus PB. Zadanie drugie: punkty Q i R leżą wewnątrz boku AB trójkąta ABC. Czy prawdą jest, że AC plus CB większe jest od QC plus CR? Jeśli nie widzieliście filmu Pozory mylą, to koniecznie obejrzyjcie go teraz. Wystarczy kliknąć w link znajdujący się w opisie filmu. W filmie Pozory mylą pokazujemy, że poprawne rozwiązanie zadania pierwszego nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Ponadto, wbrew pozorom, odpowiedź na pytanie z zadania drugiego jest negatywna. W pewnym sensie oznacza to, że obecne sformułowanie zadania pierwszego nie uogólnia się na podobną konfigurację, jaka jest przedstawiona w zadaniu drugim. Czy można coś z tym zrobić? Okazuje się, że tak. Zauważmy, że w zadaniu pierwszym po dodaniu AB do obu stron nierówności, teza tego zadania może być sformułowana następująco. Punkt P leży wewnątrz trójkąta ABC. Udowodnij, że obwód trójkąta ABC jest większy od obwodu trójkąta ABP. Prześledźmy jeszcze raz rozwiązanie tego zadania zaprezentowane w filmie Pozory mylą przy takim sformułowaniu. Najpierw wykorzystaliśmy nierówność trójkąta dla trójkąta ACX. W ten sposób uzasadniliśmy, że AC plus CB jest większe od AX plus XB. Jest to równoważne temu, że obwód trójkąta ABC jest większy od obwodu trójkąta ABX. Można powiedzieć, że odcięliśmy trójkąt AXC z trójkąta ABC, otrzymując trójkąt ABX o mniejszym obwodzie. Dalej zastosowaliśmy nierówność trójkąta w trójkącie BPX. Wywnioskowaliśmy z niej, że AX plus XB jest większe od AP plus PB. Czyli obwód trójkąta ABX jest większy od obwodu trójkąta ABP. Ponownie możemy przedstawić to w ten sposób, że od trójkąta ABX odcięliśmy trójkąt BXP, dostając trójkąt ABP o mniejszym obwodzie. Spróbujmy teraz w podobny sposób przeformułować zadanie drugie. Wówczas jego treść będzie następująca. Punkty Q i R leżą wewnątrz boku AB trójkąta ABC. Czy prawdą jest, że obwód trójkąta ABC jest większy od obwodu trójkąta QRC? Okazuje się, że tym razem odpowiedź jest twierdząca. Aby to uzasadnić, możemy ponownie zastosować opisaną przed chwilą metodę odcinania. Żeby z trójkąta ABC otrzymać trójkąt QRC, musimy odciąć od niego trójkąty AQC i BRC. Odcinając trójkąt AQC, zabieramy z obwodu trójkąta ABC sumę CA plus AQ, ale dodajemy do tego obwodu odcinek CQ. Z nierówności trójkąta wiemy jednak, że CQ jest mniejsze od CA plus AQ. Zatem zabieramy więcej niż dodajemy. Oznacza to, że trójkąt ABC ma większy obwód niż trójkąt QBC. Jeśli teraz od trójkąta QBC odetniemy trójkąt BRC, to zabierzemy z jego obwodu sumę RB plus BC, jednak dodamy odcinek RC. Ponownie, korzystając z nierówności trójkąta, wnioskujemy, że więcej zabraliśmy niż dodaliśmy, a zatem obwód otrzymanego w ten sposób trójkąta QRC jest mniejszy od obwodu trójkąta QBC, który z kolei jest mniejszy od obwodu trójkąta ABC. Z powyższego rozumowania wynika następujące ważne spostrzeżenie: Operacja odcinania trójkąta zmniejsza obwód. Spróbujmy wykorzystać tę uwagę, aby rozwiązać następujące zadanie. Punkty Q i R leżą wewnątrz boku AB trójkąta ABC. Punkt P leży wewnątrz jednego z boków trójkąta ABC, przy czym nie jest to bok AB. Udowodnij, że obwód trójkąta ABC jest większy od obwodu trójkąta PQR. Zadanie to rozwiążemy na dwa sposoby. W pierwszym z nich odetniemy najpierw trójkąt BPC. Zgodnie z naszym spostrzeżeniem, otrzymany w ten sposób trójkąt ABP ma mniejszy obwód. Chcielibyśmy teraz uzasadnić, że trójkąt ABP ma większy obwód niż trójkąt QRP. Wynika to jednak bezpośrednio z zadania drugiego. Przy czym teraz rolę punktu C pełni punkt P. Jest to zatem koniec pierwszego rozwiązania. W drugim rozwiązaniu nie będziemy powoływać się na zadanie drugie. Wiemy, że odcięcie trójkąta APQ spowoduje zmniejszenie obwodu. Co prawda, w rezultacie otrzymamy czworokąt, a nie jak poprzednio trójkąt, jednak nasze spostrzeżenie pozostaje słuszne. Po prostu obwód trójkąta ABC jest większy od obwodu czworokąta BCPQ, gdyż na mocy nierówności trójkąta zabraliśmy z tego obwodu więcej. Niż daliśmy w zamian. Aby uzyskać trójkąt PQR, chcielibyśmy teraz od czworokąta BCPQ odciąć czworokąt BCPR. Czy taka operacja na pewno spowoduje zmniejszenie obwodu? Tak, gdyż możemy ją zrealizować za pomocą dwóch operacji odcięcia trójkątów. Najpierw odcinamy trójkąt BCP, a potem trójkąt BPR. Ponieważ każda z tych operacji zmniejsza obwód, odcięcie czworokąta BCPR również zmniejsza obwód. Ostatecznie uzyskaliśmy trójkąt PQR z trójkąta ABC przy pomocy operacji zmniejszających obwód, zatem obwód trójkąta PQR jest mniejszy od obwodu trójkąta ABC. Moglibyśmy również w sposób bardziej bezpośredni uzasadnić fakt, że odcinanie czworokąta powoduje zmniejszenie obwodu. Zauważmy, że przy takim odcięciu zabieramy z obwodu łamaną PCBR, a dodajemy odcinek PR. Łamana PCBR jest jednak dłuższa od odcinka PR, gdyż na płaszczyźnie odcinek jest zawsze najkrótszą drogą łączącą dwa punkty. Ponieważ więcej zabraliśmy z obwodu niż daliśmy z powrotem, obwód musiał zostać zmniejszony. Uzasadniliśmy zatem, że odcinanie czworokąta również jest operacją zmniejszającą obwód. W bardzo podobny sposób moglibyśmy uzasadnić ogólniejsze spostrzeżenie: Operacja odcinania wielokąta zmniejsza obwód wielokąta. Nie jest zatem istotne, od jakiego wielokąta zaczynaliśmy, jaki wielokąt odcięliśmy i jaki wielokąt pozostał. Ważne jest tylko to, że odcinamy wzdłuż prostej i w ten sposób więcej zabieramy z obwodu niż dajemy w zamian. Jako ćwiczenie proponujemy następujący problem, który jest niewiele trudniejszy od zadania czwartego. Punkty Q i R leżą wewnątrz boku AB trójkąta ABC. Punkt P leży wewnątrz trójkąta ABC. Udowodni, że obwód trójkąta PQR jest mniejszy od obwodu trójkąta ABC. Jak poprzednio, zadanie można rozwiązać na dwa sposoby. Albo sprowadzając do zadania czwartego poprzez odpowiednie odcięcie trójkąta, albo uzyskując trójkąt PQR z trójkąta ABC przy użyciu dwóch odcięć wielokąta. Na przedstawionym rysunku dwukrotnie będziemy odcinać czworokąt, jednak punkt P może być również położony tak, że raz odetniemy trójkąt, a raz czworokąt. Na zakończenie zastanówmy się, co się stanie, jeśli wszystkie punkty PQR będą leżały wewnątrz trójkąta ABC. Sytuację tę przedstawia następujące zadanie. Wierzchołki trójkąta PQR leżą wewnątrz trójkąta ABC. Udowodni, że obwód trójkąta ABC jest większy od obwodu trójkąta PQR. Oczywiście spróbujemy rozwiązać to zadanie, korzystając z naszej techniki odcinania. Przetnijmy najpierw trójkąt ABC wzdłuż prostej PQ i odrzućmy ten kawałek, który nie zawiera punktu R. Odrzucony kawałek może być trójkątem, jak na tym rysunku, lub czworokątem jak na tym rysunku. W obu przypadkach odcinamy wielokąt, zatem pozostała figura zawierająca punkt R ma mniejszy obwód od trójkąta ABC. Możemy teraz przeciąć tę figurę wzdłuż prostej QR i odrzucić tę część, która nie zawiera punktu P. Odrzucona część znów będzie pewnym wielokątem. Na naszym rysunku jest to pięciokąt. Zatem Obwód po raz kolejny zostanie zmniejszony. Pozostaje nam wykonać jeszcze jedno cięcie wzdłuż prostej RP, aby znów zmniejszyć obwód i w rezultacie otrzymać trójkąt PQR. Ponieważ uzyskaliśmy trójkąt PQR z trójkąta ABC przy użyciu operacji zmniejszających obwód, rozwiązaliśmy zadanie szóste. Udowodniliśmy, że jeśli wierzchołki pewnego trójkąta leżą wewnątrz innego trójkąta, to obwód wewnętrznego trójkąta musi być mniejszy od obwodu zewnętrznego trójkąta. Czy stwierdzenie to jest prawdziwe, jeśli zamiast trójkątów będziemy rozważać czworokąty? Spróbujcie zastanowić się nad tym pytaniem samodzielnie. Odpowiedź, która dla niektórych może okazać się zaskakująca, znajdziecie w naszym kolejnym filmie o tytule Wypukłość. Zachęcamy do obejrzenia.